Katarzyna Bujakiewicz w najnowszym wywiadzie wróciła wspomnieniami do przyjaźni z Anną Przybylską. Obie aktorki do końca pozostawały w bardzo bliskich relacjach i miały wspólne plany na przyszłość. Gwiazda ze wzruszeniem zdradziła, jakie były ostatnie słowa jej słynnej przyjaciółki. Subskrybuj proteczki po więcej ciekawych newsów. Anna Przybylska była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Urodziwa gwiazda szybko zaskarbiła sobie serca widzów, którzy z wypiekami na twarzy czekali na kolejne produkcje z jej udziałem. Zdaniem wielu krytyków rodzimego kina, Anna Przybylska miała ogromny talent. Rocznica śmierci słynnej aktorki co roku budzi wielkie emocje. Fani wspominają swoją ulubienicę, znajomi i rodzina publikują wzruszające zdjęcia, a niektórzy kręcą nawet filmy. Do swojej relacji z Anną Przybylską w ostatnim wywiadzie odniosła się jej koleżanka z branży, a prywatnie przyjaciółka Katarzyna Bujakiewicz. Katarzyna Bujakiewicz i Anna Przybylska przyjaźniły się wiele lat i nigdy nie ukrywały, jak silna jest ich relacja. Aktorki nazywały siebie nawet swoimi walentynkami. W rozmowie z reporterami Katarzyna Bujakiewicz powiedziała, co Anna Przybylska powiedziała jej w ostatnich słowach. Ania w ostatnich słowach powiedziała do mnie, że jeszcze zjemy te poznańskie drożdżówki. Mam ciarki, jak o tym mówię. Aktorka dodała, że poznaniacy wciąż pamiętają i tęsknią za Anną Przybylską. Jest to dla nas wzruszające, bo ten etap naszej przyjaźni był najbardziej intensywny w Poznaniu, gdzie faktycznie robiłam za zastępczego męża. Poznań ją kochał, bo ona biegała w tych swoich dresach pomiędzy siłownią z zakupami i była taką naszą poznańską Anią. Anna Przybylska urodziła się w 1978 roku w Gdyni i już w dzieciństwie odkryła w sobie talent sceniczny. Gwiazda należała do dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego Jantarki, a potem zaczęła pracować jako fotomodelka. Dorosłe życie związała natomiast z aktorstwem. Anna Przybylska zadebiutowała na wielkim ekranie rolą suczki w filmie Ciemna Strona Wenus. Uczestniczyła w nagraniach do wielu filmów, seriali i reklam komercyjnych. Aktorka przez wiele lat była partnerką piłkarza Jarosława Bieniuka. Para, mimo długiego stażu, nigdy nie zdecydowała się na ślub. Zakochani doczekali się trójki dzieci, córki Oliwii oraz dwóch synów, Jana i Szymona. Najstarsza z pociech Anny Przybylskiej jest już pełnoletnia i również próbuje swoich sił w showbiznesie. Gwiazda chorowała na nowotwór trzustki. W 2013 roku poddała się operacji usunięcia guza. Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku w swoim domu w Gdyni.